Proszę Państwa, będziemy mieli, jak myślę, dużą przyjemność i dużą satysfakcję, by wysłuchać wykładu pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Pan redaktor Michalkiewicz. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to gorące powitanie. Bardzo dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu. Bardzo dziękuję w szczególności panu Rafałowi Zapadce, który tutaj mnie zaprosił. No i wszystkim Państwu dziękuję za przybycie. Przy okazji informuję, że po spotkaniu do nabycia jest książka moja ostatnia, którą przywiozłem. Tytuł Logika wystarczy. To jest wybór felietonów wygłoszonych na antenie Radia Maryja, łącznie z takimi, które wzbudzały w swoim czasie kontrowersje, tak zwane kontrowersje. W związku z tym mam nadzieję, że dobrze będzie sobie przypomnieć. Zwłaszcza polecam tę książkę tym osobom, które Radia Maryja nie słuchają albo które Radia Maryja nie lubią. I żeby się przekonały, co tam się mówi, przynajmniej co ja mówię, że nic takiego strasznego tam się nie głosi. Ale nie o tym chciałbym mówić, bo tematem mojego wystąpienia, które chciałbym potraktować jako wstęp do rozmowy, bo po tym moim wprowadzeniu Państwo będziecie, jeśli będziecie mieli Państwo ochotę oczywiście, zadawać pytania, czy komentować to, co powiedziałem, albo to tego, czego nie powiedziałem. Tematem mojego wystąpienia jest wokół ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Wydawać by się mogło, proszę Państwa, że ratyfikacja traktatu lizbońskiego, czyli traktatu reformującego, bo on tak naprawdę się tak nazywa, jest sprawą zakończoną. To znaczy, że ratyfikacji nie będzie, ponieważ zgodnie z zasadami, jakie obowiązują przynajmniej do tej pory, przyjęcie takiego dokumentu musi nastąpić jednomyślnie. I w sytuacji, kiedy przynajmniej jedno państwo ten traktat odrzuciło, dalsze postępowanie ratyfikacyjne nie ma sensu. No ale widzimy, że innym państwom bardzo zależy na przyjęciu tego traktatu, na tym, żeby ten traktat wszedł w życie, jak gdyby nigdy nic. I dlatego trwają naciski na Irlandię, żeby powtórzyć referendum. Ciekawe, że poprzednio w przypadku traktatu konstytucyjnego, tam gdzie referenda dały wynik pozytywny, nie powtarzano ich. Natomiast tam, gdzie wynik negatywny dały, były próby powtórzenia, tak jak w Irlandii. Jeśli chodzi o Polskę, to jak Państwo wiecie, żadnego referendum nie było w tej sprawie. Szczerze mówiąc, trochę to jest dziwna sytuacja, dlatego że traktat reformujący jest traktatem szczególnego rodzaju. Nie jest to zwyczajna umowa międzynarodowa, tylko umowa międzynarodowa, w efekcie której ma nastąpić cesja suwerenności, jeśli nie w całości, to przynajmniej w części, suwerenności politycznej. I zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, suwerenem w Polsce jest naród. Mówi o tym artykuł 4, że władza zwierzchnia należy do narodu. Naród stanowią wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. A zatem jedynym podmiotem, który mógłby się zrzec suwerenności w całości albo w części, jest naród, a nie żaden z jego przedstawicieli. A zatem ani Sejm, ani Senat, ani pan prezydent nie ma konstytucyjnego upoważnienia, żeby zrzec się suwerenności, bo zgodnie ze starożytną sentencją prawników rzymskich, nikt nie może na drugiego przenieść więcej praw niż sam posiada. Więc jeżeli suwerenność nie przysługuje ani panu prezydentowi,
ani Sejmowi, ani Senatowi, to to znaczy, że on, żaden z tych organów nie może suwerenności skutecznie się zrzec, że mógłby to zrobić tylko naród. Ale jak Państwo wiecie, poskąpili nam nasi przedstawiciele tego radosnego przywileju, żebyśmy się w kwestii suwerenności państwowej wypowiedzieli. No, trudno, co się stało, to się nie odstanie. Na razie w tej chwili Polska traktatu reformującego nie ratyfikowała. Wprawdzie 1 kwietnia tego roku Sejm przyjął ustawę upoważniającą pana prezydenta do ratyfikowania tego traktatu, ale pan prezydent na razie tego traktatu nie podpisał. Między innymi argumentując raz, że irlandzkie referendum, a po drugie, że powinna być jeszcze taka dodatkowa ustawa określająca wzajemne relacje między prezydentem i Radą Ministrów, a w szczególności prezesem Rady Ministrów jako organem władzy wykonawczej. No i, ale nie mówi nie, nie mówi nie. Bardziej wyrazisty w poglądach jest czeski prezydent Václav Klaus, który powiada, że traktat lizboński nie jest jego marzeniem, że on nie podpisze tego traktatu, więc przynajmniej wiadomo, o co chodzi. Szkoda, że nie mamy prezydenta u nas o tak wyrazistych poglądach. Ma wyraziste, ale nie aż tak wyraziste jak Václav Klaus. No a różnica między panem prezydentem a panem premierem jest taka, że pan premier Tusk chciałby ratyfikacji tego traktatu subitissimo, używając tych określeń, już nie nawet nie subito, tylko subitissimo. A pan prezydent powiada, że no w przyszłym roku po referendum irlandzkim, tym następnym, jak się okaże, że Irlandia przyjmie ten traktat, to i my przyjmiemy. Różnica się sprowadza, z tego wynika, do kilku miesięcy, więc nie jest to różnica aż tak duża, żebyśmy się musieli nią tak ekscytować. Ale to są tylko takie zawirowania wokół tej ratyfikacji. Warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden element. Otóż państwo wydawałoby się najbardziej zainteresowane, a w każdym razie bardzo zainteresowane ratyfikacją traktatu reformującego, mówię o Republice Federalnej Niemiec, też tego traktatu jeszcze nie ratyfikowało. A to się stało za sprawą deputowanego do Bundestagu z ramienia CSU, Bawarczyka, który traktat reformujący zaskarżył do niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego i bardzo ciekawe uzasadnienie tej skargi podał, mianowicie, że traktat lizboński jest niezgodny z Konstytucją Republiki Federalnej Niemiec, ponieważ pozbawia Republikę Federalną Niemiec niepodległości państwowej. I prezydent niemiecki wstrzymał się z decyzją w sprawie ratyfikacji do czasu uzyskania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Warto przypomnieć, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją traktat konstytucyjny Unii Europejskiej, ten, który został odrzucony w referendum we Francji i w Holandii. Także trzy państwa tak naprawdę odrzuciły traktat konstytucyjny. Były to Francja, Holandia i Republika Federalna Niemiec. Ciekaw jestem, jakie stanowisko zajmie niemiecki Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie, ale ciekawe jest uzasadnienie tej skargi złożonej przez deputowanego CSU. Proszę Państwa, chciałbym swoje wystąpienie podzielić na kilka takich części, mianowicie przedstawić tło międzynarodowe, bo na tym tle lepiej zrozumiemy rozterkę, jaka stoi przed nami, wobec której stoimy, znaczy nie tyle my też jako obywatele, ale przede wszystkim władze naszego państwa.